am the Black Panther. Są pytania trudne, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale pytanie, dlaczego Black Panther jest lepszym Batmanem, nie jest takim pytaniem i dlatego z łatwością na nie z Radkiem odpowiemy. I z Radkiem, i z Black Pantherkiem, który... Batman by się obraził. Znaczy, Black Panther by się obraził, jakbyś go porównał do Batmana. No. Więc nie mówcie nic Black Pantherowi ani Chadwickowi Bosmanowi. Zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle porównywać Black Panthera i Bruce'a Wayne'a? No, ilość podobieństw jest naprawdę całkiem spora. Milioner, teoretycznie człowiek, który nie jest wzmocniony mutacją i tak dalej, i tak dalej. Geniusz, najlepszy detektyw. Super ninja. Ma upodobanie do czarnych strojów, Lubi małych chłopców, nie lubi małych chłopców. To już jest jedna wielka różnica. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Black Panther nie ma Jeden ma lokaja starego dziada, a drugi ma armię młodych, młodych zabójczych kobiet. Move, or you will be moved. As entertaining as that would be. Nie musimy was przekonywać, że te postacie są do siebie podobne. Często pojawia się na przykład zżynki Batmana, które powstały w Marvelu w ciągu 40 lat, prawda? Że co druga postać to tak naprawdę udawany Batman i próbują być takie jak Batman. Ale no, taka jest prawda, że czasami takie postacie też, no cóż, no, okazują się być lepsze od Batmana. I jaki jest... Przejdziemy krok po kroku, udowadniając wam, że Black Panther jest znacznie, znacznie lepszy od Batmana. I to nie mówię lepsze komiksy. Jest lepszy. Kropka. To jest same kapitałki. Kapslokami napierdzielamy. Lepszy, wiesz. To Radek, pierwszy argument. Czemu Black Panther jest lepszy? No bo... Nie możesz powiedzieć, bo jest lepszy. Zawsze, ja, żeby nie było, ja bardzo lubię Batmana. Tylko... Ja kocham Batmana, ty kochasz Supermana. Wolę Supermana. To zawsze tutaj podkreślam, że wolę Supermana. Ale... Batman zawsze dla mnie jest fantastyczną postacią, również przez to, że ma kupę wad. Ja nie lubię bardzo, jak ktoś Batmana robi, wiesz, Batmana takiego, wiesz, super idealnego gościa bez wad i każdy chciałby być Batmanem. Jezu, ja ostatnia rzecz, jaką chciałbym mieć w życiu, to Batmanem. Batman to jest facet z największymi problemami, nie? I to takimi, które tak naprawdę on sobie sam wymyśla. Oj, bardzo często, tak. Ja wiem, że on ma traumę, nie? Bo to jest jednak... Tylko wiesz... No z tym idziesz się leczyć z takich rzeczy, a nie robisz to, co... Leczy się! Napierdzielam! Tak, ale nie, dla mnie to jest postać tragiczna i trochę przegryw. Tragiczna w sensie grecko-tragiczna, nie tragiczna. Tak, nie. Żebyśmy się rozumieli. On ma mocne problemy i te wady są jego też ważne, a u Black Panther lubię to, że jednak... Jak ktoś nie zna postaci, to może sobie pomyśleć, że to jest taka, wiesz, chcieli sobie, Marvel chciał zrobić, wiesz, czarną postać i to biali zrobili czarnego w latach 60. No bo to trochę tak było, biali, nie? Żydzi. Ale jakby nie patrzeć, to za nim stoi tyle, wiesz, tyle mięsa. Wstrzymuje sam już ten wątek, że on jest królem, wiesz, państwa. Tak jest. Nie, że on superbohaterzenie to jest coś dodatkowego, gdzie on się w sumie przez przypadek zupełnie znalazł w tej całej machinie superbohaterskiej, tak jest, nie? Tak jest. Ale on jest po pierwsze władcą, który nie boi się pobrudzić sobie rąk. W przeciwieństwie do Batmana, który ma ten kodeks, który też jest tak, wiesz, on czasami... Są udokumentowane przypadki, że Batman kogoś zamordował, może nawet nie wiedział. Nie? Uwielbiam tę scenę w Batman Returns Bertona, gdzie wkłada klaunowi w gacie bombę i zabija gościa. Ale Batman nie zabija. Nie są śmieszki, heheszki. I narzekacie na Snydera. Batman zabijał dużo wcześniej. Tak. I to się jarał tym... Black Panther wie, że czasami sobie trzeba pobudzić ręce, wie, że musi podejmować decyzje, po których będzie znienawidzony. I to jest częsty wątek, że strasznie łatwo Black Panthera ten oczernić. Strasznie łatwo go, wiesz, uduchowić. No. Nie bójmy się tak, tego tak, słowa. Tak, bo jest jednak władcą i, wiesz, wszystko jest na jego głowie. I jest odpowiedzialny za to. Tak, czyli tutaj ten argument jest taki. Jeden i drugi mówi dokładnie to samo sobie. Jestem obrońcą Gotham, jestem obrońcą Wakandy. Jeden
chowa się w cieniu i mówi, nie, policja, coś tam, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, oni ciągle wychodzą na wolność, i co ich złapie i w ogóle, i tak naprawdę nigdy nie wygram w tym Gotham. A drugi, jako że jest władcą, jest w 100% odpowiedzialny za to, co robi, musi podejmować codziennie decyzje, za które cały naród właściwie płaci za to. Zapewnił, sprawił, że ten naród był niepodbity do Namora, ale to też nie uznaje tego, ale to tam, niepodbity prawie nigdy przez żaden inny kraj, przez Amerykanów, jest skolonizowany, więc jakby tutaj porównać ich dwóch krucjaty, no to nie oszukujmy się, Black Panther, no po prostu jemu się udało. I zobaczmy też na to, oni mają podobne środki, czy to finansowe, czy to wiesz, jeśli chodzi o podejście tak, do obrony swojego miejsca zamieszkania. 7 milionów. Never leave the cave without it. Tylko mamy tak, Black Panthera, który ma całe państwo na głowie i który umie, przynajmniej przez długi czas umiał je kontrolować w taki sposób, że miał czas, żeby jechać do Ameryki i bawić się w superbohatera, a jednocześnie, wiesz, sprawować władzę w całym państwie. I mamy tak. Batmana, który ma jedno miasto, które od tego, jak zaczął superbohaterzyć, to zwiększyła się przestępczość. On narobił kupę złoczyńców, tak, którzy są nawet... przyjechali do Gotham tylko po to, żeby z nim pogadać. Tak. Kupę zwyrodnialców i jest niemała różnica, bo to jest zajebista różnica. Even to a guy like me, that's cold. Więc to jest teoretycznie ten pierwszy powód, to jest ta odpowiedzialność i skuteczność. Druga, to może to ty zacząłeś o tym mówić, powiedziałeś o tym, że to jest postać tragiczna, ale Black Panther, po pierwsze, no uznajmy, że T'Challa, nie T'Chaka, też jest postacią tragiczną, bo też widział śmierć swojego ojca. I też teoretycznie rzecz biorąc, no jest dzieciakiem, który widzi śmierć swojego ojca, który... W jednej wersji ratuje, prawie zabijając Chloe, a w drugiej wersji tam co innego robi, tam rzuca się na niego w ambasadzie. Wiesz, cały ten origin to jest to, co zawsze robi Stan Lee, to jest przecież Shakespeare, tylko tak. Wiesz, przystosowany do tego pop zabawy, nie komiksa, tak jak w Torze było. Tak jak w Torze, no właśnie, więc mamy teoretycznie dwie postacie, które za dzieciaka czy nastolatka przeżyły wielkie traumy i jak sobie z tym radzi jedna jak druga. T'Challa już w pierwszych numerach ma właściwie sytuację, gdzie musi komuś tam zapierdzielić, mógłby go zabić i on chyba, nie pamiętam, czy to nad którymś tam wielkim bydlakiem, możliwe, że nad Killmongerem stoi i mówi, że smuci go to, że musiał go pokonać fizyczną walką, bo Killmonger jest jednak, to jego zwycięstwo nie jest zwycięstwem dla Wakandy. Czyli to jest człowiek, który już w tym momencie poradził sobie ze swoją traumą. Tak. Już po prostu jest królem i mimo tego, że tak ogromne, wielkie, najważniejsze możliwe w jego życiu wydarzenie, czyli zamordowanie jego ojca, popchnęło go i stał się tym, kim się stał, bo zmusiło go, by zostać Black Pantherem, by zostać za młodym królem. A on też został Black Pantherem, dlatego że to jest jednak funkcja dziedziczna i on i musiał, o co musiał walczyć. Musiał też walczyć, tak, właśnie. Tak. Dziedziczna... No, na no ale to, wiesz, ale teoretycznie jest dziedziczna, tylko musisz i tak wywalczyć ten tytuł, nie? Tak, to jest takie fajne połączenie, jak ktoś tam nie zna, że teoretycznie jest to tytuł przekazywany właśnie rodowo, ale co roku jest walka i każdy może go pokonać i tam też on musiał przejść wartki wręcz, by uzyskać ten tytuł, by pokazać, że jest osobą najbardziej sprawną fizycznie i najbardziej zasługującą na ten na narkotyki. Tytuł. Żeby... na narkotyki, na zioło w kształcie. Roślinkę w kształcie serca. Nie, nie ukrywajmy, on jest kolejną postacią z Marvela, która jest narkomanem po Kapitanie Ameryce, który... No ale kto z nich? No jest... Słuchaj, jeżeli Batman opowiada w komiksach o tym, że on wstrzykuje sobie trucizny Jokera, żeby się na niego odpornić, to w tym momencie nie oszukujmy się, gdyby... A nadal, to jest też porównanie, bo masz tą taką sławną historię z Batmanem Venom, nie? Gdzie Batman został naszpicowany tymi narkotykami i siedział tam w jaskini chyba miesiąc, i później wyszedł taki cały, wie, zabrodziały, nie? Nie wiadomo, co on tam robił, nie chcę wiedzieć za bardzo. Zanim, bo w ogóle Alfred go zamknął tam, żeby tylko nie wyłaził, nie? Co też nie było zbyt dobrym pomysłem. No, ale Batman z tym tak walczył. A Black Panther pierwsze, co jak zdobył tytuł, to poszedł, nachapał się tego, nie? Jakby to powiedzieć, biali nie powinni ruszać narkotyków z tego pewnika. Widzisz, Black Panther nie ma z tym specjalnych problemów, więc tutaj ta trauma nawet została, nie ma możliwości, nie ma Batmana bez tej traumy. Black Panther po pierwsze sobie z nią poradził i teraz nawet nie musimy co chwilę wracać do tego, że o, Chloe mi zabił ojca, więc ja będę dobrym królem. Nie, ja jestem królem. Tak, bo jestem królem. I on nie ściga Chloe'a przez, wiesz, tyle lat. Nie rusza go, jeżeli on wyjedzie z Wakandy, on nie jedzie za nim. Albo on muszę śledzić Jokera, muszę coś tam robić. Nie, co mnie to obchodzi, szczerze powiedziawszy. Moje państwo jest bezpieczne, więc ja też jestem bezpieczny, jest zajebiście. I o to chodzi, więc kolejny powód, który pokazuje, że no kurna, no nie wychodzi mu. Trzeci, i to jest powód, który może powiedzieć,
będzie plusem dla Batmana, ale też minusem dla Batmana. Bo trzecim dla mnie jest to, że Batman ma taką cudowną galerię, najlepszą możliwe ze wszystkich, galerię złoczyńców. Jest to plus dla czytelnika. Ale czy to jest plus dla superbohatera? Czy ja jestem lepszą osobą, ponieważ wykształciłem tak dużo złych ludzi, którzy zabijają, gwałcą, kradną? To jest właśnie mało efektywnym bohaterem. Albo jestem po prostu takim wręcz rzepem na super złoczyńców, takim magnesem. Że mniejsza galeria złoczyńców to jest bardziej na plus dla postaci. Tak, znaczy, że... Efektywniejszy. Efektywniejszy. Nie podskakują mi i nie potrafię, w sensie ludzie może się nawet mnie boją, bądź co bądź. W jednej z nowych inkarnacji Black Panthera, no to bądź co bądź skopał dupę kapitanowi Ameryce i to tak właściwie za pstryknięciem palcami, więc nie podskakuje do niego ani nikt dobry, ani nikt zły. Doktor Doom się go bądź co bądź bał, no bo okazało się, że nawet oszukał doktora Dooma. Więc to jest dosyć, właśnie, to jest też dla mnie ciekawe, że Black Panther, jako że nie ma właściwie swoich takich super złoczyńców, którzy co chwilę wracają i tak dalej, no bo kto tam chce podskoczyć, to on czasem musi załatwić ludzi spoza swoich. Musi załatwić doktora Dooma, musi załatwić Namora, czasem musi załatwić fantastyczną czwórkę, bo super bohaterów też musi skopać dupę. Najlepszy origin to jest Black Panthera. Black Panther zaprosił fantastyczną czwórkę do Wakandy. Oni jeszcze nie wiedzieli, kim on jest. Nikt na świecie nie wiedział, bo Wakanda była całkowicie odizolowana. Tak, myśleli, że lecą sobie po prostu opalać się i oglądać. Tak, opalać, poznać nową kulturę, tak, że będą tam chodzili w tych spódniczkach z trawy. No tak było, to były takie czasy. I tak było narysowane, niestety tam były spódniczki z trawy. Ale pojawili się, a to chodziło tylko o to, że Black Panther chciał się sprawdzić przed walką z Killmongerem, to było, tak? Z Klołem, tak. Chciał się sprawdzić i wpierdolić amerykańskim superbohaterom. No i spuścił im wpierdol. I uratował ich Indianin, żeby nie było. Tak. Bo na końcu uratował ich Indianin, o którym nikt nic nie wie. Tak. Tylko dlatego, że to był ten element, który był nieprzewidziany. Nieprzewidziany. Bo oni go wzięli. Wzięli kumpla żadnego Storma. Który był z nim w pokoju jako student. W ogóle tam jest ta scena, gdzie oni wbijają w tego, że Johnny, lecimy do Afryki, nie? No to spoko, mogę wziąć kumpla? No możesz. No. Cudowne. Kiedyś były takie piękne czasy w Stanach Zjednoczonych, że mogły sobie pojechać do Afryki, no. Tak, o, nie było shithole countries. Więc to jest kolejny argument za tym, że Black Panther, no, jest, jakby to można powiedzieć, lepszym Batmanem. Czwartym powodem, dlaczego Black Panther jest lepszy od Batmana, jest strój i gadżety. Bo Batman ma pas swój, ma duży komputer w jaskini, ma bat-samolot i tak dalej, a Black Panther ma całe państwo, które ma technologiczną dżunglę, jak to ładnie powiedziałeś, metalową dżunglę, która wlatujesz sobie do kraju, myślisz sobie, o drzewka, lądujesz, o kurczę, metalowe drzewa w ogóle. I już w najnowszych zwiastunach też widzieliście, że to jest całe państwo, które potrafi się ukryć. I całe to państwo jest oparte na technologii Vibranium przede wszystkim. Czyli ma strój, do którego możesz strzelać, którego będzie pochłaniał ruch i pochłaniał wibracje. Pochłania dźwięki, energię kinetyczną, że na przykład Black Panther może skoczyć z 10-piętrowego wieżowca i wylądować na prostych nogach i nic. Tak, bo kostium zaabsorbuje wszystko, nie? Więc Batman, niech Batman spróbuje skoczyć. Zresztą to jest sam się napędza, bo on wie, że absorbuje tą energię i to jest energią do jego kostiumu, gdzie tam jest, cały system komputerowy, wszystko. Tak, więc Batman, mimo tego, że jest niezłym gadżeciarzem, no to tak naprawdę to jest taki dobry nerd, który ma zajebisty sprzęt w piwnicy, no ale kurde, no nie, ciężko go porównać do człowieka, który w każdym miejscu swojego kraju właściwie może nagle wejść pod ziemię, a tam nagle jest w tunele, które prowadzą do technologicznej, niesamowitej dżungli, gdzie nagle się podłącza do jakiegoś mainframe'a, ma wedle Priesta, ma cudownie, ma pochowane stroje po całym pałacu, na przykład, co drugi lepszy jest, ma pod sobą strój, który jest połączony ekstremis ze strojem takim, czyli jak Batman musi się ubrać, tak ten tylko sobie bzium i tu się nagle wszystko pojawia. Tak, to jest u Coatesa, nie? Czy Brian LaFrenzy zrobił ten zajebisty design, gdzie mu się wszystko, elektronicznie nakłada. I teraz to samo będzie w filmie. No Batman jeszcze nie doszedł do takiego poziomu, a hajsu teoretycznie mają tyle samo, chociaż jak gdzieś kiedyś były najbogatsi superbohaterowie, to Black Panther był ponad Batmanem. Był ponad Batmanem, więc kolejny, piąty ekstra powód, Batman jest biedniejszy niż Black Panther. Widzicie, no po prostu co nie weźmiemy za temat, no to się okazuje, że Black Panther po prostu jest lepszy. I to nie dlatego, że jest czarny, tylko po prostu dlatego, bo jest lepszy.
skoro wywołaliśmy burzę, no to czekamy na waszych 1000 argumentów, dlaczego nie mamy racji i Batman jest najlepszy, super, hiper, ever. I pamiętajcie, że mówicie do osób, które Batmana naprawdę lubią, jakby nie powiedzieć uwielbiają, ale lubią go kochają. Też za to, że jest przegrywem. Tak, tak, ja najbardziej lubię Batmana przegrywa. Tak. Lata 80, gdzie on chodzi sam po kanałach i masz dymki. Jest mi smutno, sam jestem, coś tam. To jest mój ulubiony Batman. Ever, który jest zgarbiony, pada na niego deszcz, nie wychodzi mu. To jest ten Batman, nie Batman Scotta Snydera, to nie, który... To nie jest w żadnym wypadku minus. To jest nie, właśnie, plus, to jest plus. Postaci. Tak, tak, tak. Tak jak mój ulubiony Spider-Man też musi być przegrywem, ale odpowiadaliśmy na pytanie, nie kto jest lepszym przegrywem, nie kto jest lepszą postacią komiksową, tylko kto jest lepszy, kto więcej osiągnął, kto jest bardziej skuteczny, kto mniej ma na swoim koncie śmierci, kto lepiej superbohaterzy. Kto lepiej zarządza swoim tym, co ma dostępne. Tym, co ma. Tak, tak. Być superbohaterem i tak dalej, i tak dalej. Zatem znacie nasze zdanie, wiecie tutaj Black Panther wygrywa, czekamy na wasze zdanie i możecie nam powiedzieć jeszcze na drugie bardzo, bardzo trudne pytanie, kto jeszcze jest lepszy od Batmana? Superman jest najlepszą postacią komiksową. I tym zdaniem kończymy. Na razie.